No w Kolonia Pożenice jest takim, taką placówką, można powiedzieć, takim obiektem, gdzie ciągną ciekawi muzycy, bo jest znana. I ze względu na sytuację, jaka jest no, na świecie, no to zapytali muzycy, czy mogą spotkać się, zrobić sobie próbę u mnie tu w lesie. No i przyjechali. Do tego przyjechali paru fanów, przyjechało i no piękne wydarzenie jest. Do tego odpaliłem stare czołgi i no, żyjemy pięknie i pozdrawiamy wszystkich. No. Aha, czyli ja rozumiem, że to taki spontaniczny była inicjatywa. No tak, bo muzycy teraz przechodzą kryzys taki, po prostu to jest jak ryba bez wody, to muzyk bez koncertu, bez fanów. I po prostu pomyśleli, że przyjadą, czy mogą zrobić taki koncert, no, próbę jednocześnie i, no, i trochę oddechu złapać. Jacek, ale to nie było planowane, to taki totalny spontan. Nie, to było totalnie nieplanowane, zapytano mnie, czy mogą. Ja powiedziałem 10 kolegów, tylko po 10 miało 10 kolegów i zajechało się parę tych tutaj osobistości ludzi, no i jesteśmy, no. I przyjechali tu koledzy z Lwowa, z Bełchatowa, z Łasku, na różnych pojazdach i to nie ma dzisiaj tutaj weryfikacji. No. Sytuacja jest taka jest, pomagamy muzykom, sprzątamy las. I taka jest idea, no. Muzyka i śmieci. A jak ci się udało skrzyknąć tych muzyków, którzy dzisiaj tutaj wystąpią? No brałem udział w różnych spotkaniach i prywatnie paru liderów zespołów, gitarzystów paru znam osobiście. I wywiązało to się tak spontanicznie zupełnie w rozmowie z nimi, że potrzebują gdzieś na zewnątrz wyjść, gdzieś oddechu złapać. No to mówię koledzy z klubu, z Bełchatowa, z Łasku, z Kiewoli, zaprosili i wykarczowali las i zrobili stoły, ustawili i poczęstunek przygotowali dzięki temu jest taka możliwość. No. Pogoda także dopisała. Piękna pogoda jest. Pogoda jest bardzo ważna. Jest pięknie. No co, nie zapraszam, nie przeganiam. Ludzie przychodzą i no, chyba życie jest piękne, no i trzeba to szanować, no, te chwile, piękne chwile. Jacek, powiedz mi, bo impreza jest przewidziana na 3 dni. Wczoraj, dzisiaj, niedziela. Powiedz mi, czy jeśli to wypali, będzie naprawdę fajny odzew, czy planujesz może drugą edycję już, tak na przyszłość? No zdecydowanie tak, no bo wszyscy są zadowoleni, mają możliwość spotkania się z przyrodą, spotkania się z muzykiem na żywo. No i miejsce legendarne jest, mi się wydaje. Wszyscy chętnie przyjeżdżają, no. To jest piękne. Skąd pani przyjechała? Z Łodzi. Z Łodzi to nie jest daleko, ale jak pani się wydaje, czy ta impreza jest warta tego, żeby tutaj przyjechać z Łodzi? Pewnie, że tak. Emocje są naprawdę bardzo fajne, atmosfera, ludzie, którzy tutaj są, to no mnie się mega podoba. To, co jeszcze ma nastąpić, dopiero będzie, czyli koncert zespołu... Cztery szmery. Byłam na koncercie nieraz, także naprawdę dają czadu chłopaki. Myśli pani, że warto takie imprezy organizować? Myślę, że tak. Tak. Myślę, że takie imprezy mega łączą ludzi. To ta impreza wyszła tak całkiem spontanicznie, totalny spontan. Takie imprezy są najlepsze. Jutro też zajrzycie? Jutro niestety nie wiem, ale dzisiaj będę do końca. Proszę pana, wszystko co robimy w życiu, przynajmniej my jako artyści, jest spontaniczne. Dziękujemy koledze Czyzmenowi za zaproszenie. I cóż mogę powiedzieć, no jest piękne okoliczności przyrody, proszę państwa. I to, co najbardziej mnie osobiście cieszy, czyli atmosfera jak za starych, dobrych czasów. Jak długo zastanawialiście się nad tym, żeby tutaj przyjechać? Ja zastanawiałem się tak naprawdę 3 minuty. Padła propozycja. Akurat mieliśmy wolny termin, ponieważ niewiele się w tej chwili w branży dzieje. Krótka piłka. Jest zaproszenie, jest fajna impreza, są 4 szmery. Co będziemy mogli usłyszeć? My jako zespół 4 szmery od 20 lat gramy repertuar AC/DC. Natomiast w zeszłym roku wydaliśmy swoją płytę autorską Roll z polskimi tekstami, nasze kompozycje. Także dzisiaj pomieszamy po prostu. Będzie się działo. No, mam nadzieję. W takich fajnych okolicznościach i te samochody, i ta przyroda, to jest klimat. No to jest dokładnie to, co zwykle towarzyszy imprezom, na których gramy po prostu. A dodatkowo atrakcją tutaj jest no, naprawdę fantastyczny sprzęt wojskowy. No, są autentyczne czołgi, transportery opancerzone. Mnie to osobiście jako fana historii bardzo cieszy.